Dzień dobry. Dzisiaj kontynuuję swój referat na temat postaci z Team Fortress 2 po update'cie Gunmetal. Dzisiaj zaczniemy od człowieczka biegającego z mieczykiem. Mamy buty Alibaby, jak mogliście zobaczyć, mamy Tide Turner, czyli po polsku Sterburtę, oraz Wyszczerbiec, edycja świąteczna. Aha, i tyle, bo Pyro może wszystko spierniczyć. Pomóż mi. Dodatkowo tragicznie tracę FPS za każdym razem, kiedy włączę szarże. Więc zapowiada się wesoło, co najmniej. No dawaj, no. Oh, come on. No dobra, jego zabiłem, ale jeszcze jest szpieg, który mnie może zaraz zabić. Okej, okay, Demonade został mnie podrasowany. Buty Alibaby i buty pirata, Sterburta, została podrasowana w ten sposób, że mamy teraz powiększony bank zdrowia. Nasza postać ma więcej zdrowia, a z Wyszczerbcem możemy to zdrowie jeszcze powiększyć, ponieważ za każdą ściętą głowę będziemy sobie właśnie maksymalną liczbę zdrowia powiększać. O, come on, pozwólcie mi go... Nie. Nie. Nie gram Demonite'em, więc spodziewam się tutaj tragedii, ale trzeba to pokazać. Okej, okay, więc mamy tutaj... Widzicie, plus 25 maksymalnych punktów, plus 10 prędkości ogólnego ruchu, plus 200 zwiększenie kontroli obracania się, to gwarantuje nam już mniej więcej Sterburta. I zabójstwa bronią do walki wręcz podczas szarży odnawiają 25% paska szarży, co jest również miłe. Aczkolwiek Sterburta też wydaje mi się, że ma już taką właściwość. Sterburta została też nieco podrasowana, żeby szarża nie opadała nam w miarę otrzymywania obrażeń aż tak bardzo. Natomiast Wyszczerbiec chyba został pozostawiony mniej więcej. Ojej, nie ma mowy. Dobra. Dobra. Ogólnie dalej Sterburta jest jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tarczę. Możemy się też pokwapić z reguły o... tarczę szarży, zwykłą tarczę szarży, ponieważ tarcza szarży gwarantuje nam odporność na ogień od Pyro. Pozwólcie mi go w końcu zabić. No dobra, to już koniec. Ale każda sekunda, kiedy nie zajmuje się punktem, to dobra sekunda, jak możecie teraz zobaczyć. Nice, nice. I zbieram głowy. I nawet mam więcej zabójstw niż zgonów, więc... Ojejku, radzę sobie jeszcze okej, okay, ale to dlatego, że drużyny są tragicznie zbalansowane. Mamy trzech szpiegów, więc teraz myślę, że stoliki się obróciły. Spodziewam się przejmowania punktów lada moment. O, ale my przejmujemy punkt. Dwójka snajperów. Nie mogę nie skorzystać. No i patrzcie, cała szarża odnowiona. Dawaj. O, o. Nie chciałem! Pff. Ładuj się! Nie. Przyjmijmy punkt. Okej, okay, nie dostałem za to ani punktu, więc dobra. Dobra, to jesteś ty. Cześć. Mogłem nawet się pokwapić o taunt kill, ale dobra. Strzelił ktoś we mnie? Dobra, nieważne, nieważne. Jestem teraz dosyć szybki. Kolejna głowa. Dobra, teraz jestem naprawdę szybki. I mam 235 punktów zdrowia, więc jestem naszprycowany. Czemu oni mają tyle snajperów? What the fuck? To już maksymalna liczba zdrowia, jaką mogę tak naprawdę mieć. On gdzieś ma się tutaj się czaić. Dobra, niech ktoś wyjdzie. Już? What the fuck? Czy to ja gram, czy to ktoś inny gra? Czy to ja gram, czy ktoś inny gra? To jest dziesiąta głowa! Przestańcie wybiegać! Proszę!
proszę, przestańcie! Nie róbcie już tego! Nie, nie róbcie tego. Nie wybiegajcie już, proszę. Okej, okej, to koniec. To koniec. Na 12 głowach kończę! To jest prawie rekord mój, jeżeli chodzi o Demomena. Po resecie... statystyk, bynajmniej. What the fuck? Co to było? Tight Turner jest... teraz zbalansowany? Chyba? Nie wiem. Normalnie gdybym się wbił na ścianę, to szarża by się zatrzymała, ale teraz jadę jakby wzdłuż ściany z tego, co założyłem, co jest genialne. Sam się wysadził, to nie ja. To nie ja zrobiłem. Nie mam głowy. Nie mam głowy. Proszę sobie iść. Oho. Nie spodziewałem się ich tu tylu. O, o! Nie ucieknę również. Dobra, ucieknę. Uciekłem. Nie powinienem. Nie powinienem. Dobra, spróbujmy jeszcze jeden ostatni raz coś działać, zanim zmienię broń. Może jeszcze będę miał tą dobrą pasę. Nie w tą stronę. To nie ten kierunek. Ostatecznie nie przyjęli punktu, a więc to jest dobrze. Dobra. No dobry początek. Okej, przejął punkt. To nic. Już to mamy. Już odzyskujemy. Nie, nie byłaś. Nie byłaś. Ja też nie wyłażę. Albo wiesz co? Wejdź. Wejdź na te stiki. Bohater próbował powstrzymać tą zarazę. Dobra. Pasa jest kontynuowana. Dzień dobry. ...205, to nie najgorsze, nie najgorszy wynik jak dotąd. Mam cię. Mam cię. Co? Dobra, mam go. Przypuszczam. I zawiesiła mi się szarża, tak mi się wydaje. Albo mam kryt. Taki wiecie, cały czas. Wystarczą chyba 4 głowy, żeby napełnić pasek prędkości i zdrowia. Wiecie, tego bonusowego. Darth Vader dołączył do drużyny Spectator. Bardzo dobrze, moc jest ze mną. Nie. To nie jest kierunek, w jakim chcę się udawać. Ty również. 235 punktów zdrowia to prawie, że chyba najwyższy możliwy zwykły wynik. Wydaje mi się, że tylko Heavy może mieć więcej. Dobra, jest pasa. 6 głów to nie jest już najgorszy wynik, więc jest dobra pasa. No tu jest tyle amunicji. Śmiało, zapraszam. Może inżynier się tu śmiało budować. Zły pomysł. Zaczekam, aż wyjdą i ciachnę medyka. Nie mówcie, że sami się dali pozabijać. Wow, to jest wstyd. Ale dobrze ich przycisnęliśmy, ale trzeba iść pomóc zyskać punkt. Bo zaraz go przejmą. Mhm. Weźmy teraz zdrowie i lecimy dalej. Nie ma już tu działka. Paskudna sytuacja. A inżynier raczej nie chce go odbudowywać. Snajper stoi i patrzy na nic. A ja lecę, bo chcę.
Ojoj. Czemu tutaj postawił działko? Tam było spoko. Uwielbiam takie sneaky, chamskie zagrywki. Come on! Wiem, że był nadleczony, ale miałem wrażenie, że to potrwa dużo, dużo mniej. Ale żyje, żyje. To szarża jest tak długa. I spopowałem mu Ubera, więc jest dobrze. Znaczy spopowałem, zdropiłem mu. Widzicie, ta szarża jest tak masywnie długa. To jest niedorzeczne. Nie, nie. Gram oszczędnie, gram oszczędnie. Mam streak 11 głów. Nie chcę, żeby to tak łatwo poszło na marne. Nie, stop. Na co ty patrzysz? Tam nic nie ma. Oho. Nie wiem, czy na coś wpadłem, czy ktoś mnie walnął. No. To była dobra próba. A my już tu wszyscy jesteśmy. Był naleczony, to się nie uda. Ohoho! Ohoho! Ładnie, ładnie. Udało mi się nawet nie stracić tego streaku na sam koniec. Co więcej, nawet go powiększyłem do 14. Po tych wszystkich zabójstwach. I mam 44 punkty tylko za tą rundę. Naprawdę fajnie. Dobra. Ulapulski Pal został nieco znerfiony. Mniej więcej nie ma już praktycznie sytuacji, w której możemy kogoś zabić tylko i wyłącznie, wiecie, stukając go tym granatem. Znaczy jest duże prawdopodobieństwo, wybuch jest całkiem spory, ale właściwości tej broni zostały znacząco ograniczone. Oh, come on. Widzicie? Nawet to nie wystarczyło, żeby medyk po prostu zginął. Ja też wprawdzie nie zginąłem, ale ani nie poskoczyłem zbyt wysoko, ani nie zrobiłem zbyt dużo. Więc w sumie nie wiem, jaka jest teraz główna cecha tej broni. Mogę sobie zapodać takim krytykiem. Ale czy to dużo daje? Nie, jak dla mnie wyszczerbiec jest tutaj miodnym rozwiązaniem, jak można było zobaczyć. Nie gram Demonite'em, a udało mi się pociągnąć za sobą tak wysoki streak. No panie, 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 weź. Daj mi chociaż go zabić! Nie, nie, tragedia, tragedia. 61 punktów obrażeń, tylko tyle byłem w stanie zadać. To jest naprawdę komicznie mało. Naprawdę nie wiem, do czego może się teraz przydawać ta broń. Właściwością tej broni był fakt, że można było zrobić z tego mniej więcej wielkie kamikadze. A teraz patrzcie, ile razy trzeba walnąć gościa, żeby w ogóle zginął. O nie, Jose. Nie będę z tego raczej często korzystał. Radziecki granat jest teraz nieopłacalny. Ewentualnie przeciwnik może sam się wysadzić. Jeżeli na to liczycie, to może wam się uda. Nie, wydaje mi się, że druga drużyna broniła się dosyć długo. Nie mam właśnie bladego pojęcia, jak teraz taka broń może się przydawać. O, come on! Nawet zrąbanego kamikadze się nie da zrobić. Jak dla mnie, wcześniej ta broń była w miarę zbalansowana. Chociaż właśnie można było zrobić duży fuckfest. Jak dla mnie powinni po prostu obniżyć ewentualnie tylko zasięg. Natomiast same obrażenia powinny zostać tak, jak były poprzednio. Wiecie, tak żeby nie można było rozwalić całej grupy, jeżeli się wchodzi w tym granatem i robi takie kamikadze, ale same obrażenia mogłyby pozostać. Teraz jest bezużyteczna. Nieważne.
Okej, czas na naszego ulubionego Rosjanina. Mosiężna bestia została znacząco podrasowana, mniej więcej teraz. Mamy 20% odporności na wszelkie obrażenia, jeżeli broń jest tylko rozkręcona. I jak dla mnie, jeżeli chodzi o Heavy'ego, to może być naprawdę cenny nabytek, ponieważ to jest klasa bądź co bądź... Ma być to klasą defensywną. Więc mosiężna bestia, skoro już i tak nas tak znacząco spowalnia, zwiększa nasze obrażenia, to logicznym posunięciem byłoby to, żebyśmy byli bardziej odporni, skoro jesteśmy bardziej i tak wrażliwi na szpiegów i snajperów. Bardziej niż zazwyczaj, a to jest coś, jeżeli mówimy o Heavy'im. Właśnie tam jest snajper, ale nie chce się wdawać w walkę, bo po prostu strzeli mi w głowę prawie na 100%. Albo może być również szpieg. A więc podrasowali tą mosiężną bestię i sprawili, że Heavy jest teraz nieco bardziej odporny na wszystkich innych. My snajperów w sumie też. Na wszelkie obrażenia. Na dźgnięcie plecy to nam nie pomoże nijak. Ale na likwidowanie działek? Mogę to widzieć. Widzicie? Nawet na takie potyczki wydaje mi się, że to będzie się nadawać. Okej, w końcu zrezygnował, a więc skorzystam z tabliczki Ladyczeko, którą teraz można zrzucać tak jak zwykłą... Tak jak zwykłą kanapkę. Zaraz przegramy, więc nie ma znaczenia. Nikt nie broni punktu, nikt nie przejmuje punktu, wszyscy poszli naprzód. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy trzech szpiegów! Więc to jest mniej więcej czas, w którym zazwyczaj trzeba zmienić drużynę albo je przemieszać. Spróbujmy najpierw przemieszać. Nieważne! Dzięki, Gabe. Ojej, mam odporność na obrażenia. Aha, tamten koleś go zastrzelił. Ty kretynie! Boże, co za jełop! Dobra, żyje. O, chodź. Medyk! No idiota, no idiota. Powiększone obrażenia są spoko, ale... Ktoś mnie musi zawsze kryć. Heavy'im będzie się ironicznie grało gorzej niż Demomanem. Demonite'em. No, już nam przyjmują. Mam również... tą oto broń, która została podrasowana. Ja tak mogę cały dzień stać, a prędzej czy później tak będziesz musiał wyjść. Hop. Wydaje mi się, że od teraz... Po trafieniu mamy plus 10 do punktów zdrowia i 30 zadawanych obrażeń. Wow, to nie jest taka zmiana, jaką się spodziewałem. Wiem, że któraś z broni ma teraz właściwość... że po zabiciu zwiększa się nasza prędkość na jakiś czas poruszania się, tak samo jak na przykład przy zbiczowaniu. Ale wydaje mi się, że to jest nakaz eksmisji. Dobra, to tamten koleś. Znowu się spotykamy. To już czwarty raz. Zjem kanapkę. Czekoladę, nie kanapkę. Okej, tam może być działko. Mam powiększone zdrowie, ale to nic. Pomóż mi! Jezusie Nazareń. O, no proszę. W sumie nie otwierałem nigdy tej skrzynki, więc może się pokwapię i jedną z takich skrzynek otworzę. Skoro kampania i tak ma się już lada chwila kończyć, czemu nie? Nie zademonstrowałem jeszcze, że można rzucać czekoladę, ale uwierzcie, da się. To jest dosyć fajne. I wydaje mi się, że słusznie, że tak robią. No to było w sumie logiczne. Pyro też przede mną.
Jestem ciekaw, jak teraz zadziała mosiężna bestia w Man vs. Machine. Wydaje mi się, że teraz może być dużo przydatniejsza. No, to się liczy jako zrzucanie małej... jako małej kapki zdrowia. Aczkolwiek chyba nie możemy jej po prostu wziąć jako zdrowie. Tak samo jak w przypadku kanapki. Przynajmniej wiem, że uda mi się w tym filmie od razu obnażyć słabości tej broni. Bo przeważnie ginę przez snajperów albo przez szpiegów. Głównie przez szpiegów. No. Znaczy mogłem wyciągnąć te piąstki. W sumie spróbuję teraz zabić kogoś tymi piąstkami. Przy odrobinie szczęścia musiałbym kogoś zaskoczyć. Na pewno nie tego Pyro, którego dominuje, ponieważ... on mnie odepchnie. Ale snajpera? Albo nawet szpiega, to już inny biznes. O. Nice. Nice. Uda się. Dokończcie go. Ta, masz przerąbane. Nie żeby coś. O Jezu, ja mam przerąbane. Jest! Odwet! What the fuck is... Okej, ostatnia próba przed zmianą broni. Tak, będę o tym teraz informował cały czas. Inną zmianą, jaką przeszła nie broń, a sama klasa Heavy'ego, to fakt, że od teraz obrażenia przeciwko działkom są nieco pomniejszone. A więc żegnajcie sposoby na niszczenie Sentry Nestów. Teraz może się to okazać nieco bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że mają dużo pyro. Czas coś zjeść. Dzięki temu mam teraz niebezpieczną zabawkę. Dzięki temu umrę. Natasza ma dodaną tylko jedną właściwość, ale jest to ta sama właściwość, jaka została dodana również do mosiężnej bestii. Czyli... o kurde. Czyli mniej więcej... mamy 20% odporność na wszelkie przychodzące do nas obrażenia. Jesteśmy 20% odporniejsi na wszystko. Czemu on się tak mnie uczepił? Już mnie oddominowałeś, spokojnie. Oczywiście dalej spowalniamy przeciwników, jeżeli tym w kogoś strzelamy. Jednakże teraz Natasza nie ma już tego bonusu 300 stuna bojowego. Śmiesznie to zabrzmiało, więc nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale nie ma już tego bonusu, który powodował, że mieliśmy 300 naboi w magazynku. Wróciliśmy do standardowych 200. Spowalniam. Jezu, jak oni we mnie wszyscy strzelają. Zostawcie mnie. Będę to trzymał wyciągnięte. Właśnie chodzi... Cała rzecz tkwi w tym, że muszę trzymać broń wyciągniętą, co oznacza, że Valve chce właśnie się skoncentrować na tym, żeby Heavy istotnie był czynnikiem obronnym. Widzicie, jeżeli będziemy chodzić tak, będziemy 20% odporniejsi, to jest fakt. Więc mamy normalnie stać teraz w obronie. Czy to się uda? Nie mam pojęcia. Wiem za to, co się nie uda. Znowu stał plał? Niech to... Nikogo tu nie ma. Możemy iść do domu. Okej, zmieńmy Nataszę szybciutko na kolejną broń. Najprzyjemniejszą jak dla mnie w tej aktualizacji. Jeżeli chodzi o Heavy'ego przynajmniej. Będziemy teraz mieli Tomisław, który został z powrotem przywrócony do pewnych dawnych właściwości. Minus 20% czasu rozkręcania, więc standard. Pyk, mamy rozkręcony. Plus 20% celności. I dodatkowo jest oczywiście rozkręcony cicho. Co sprawia, że możemy robić mniej więcej tak i zaskakiwać ludzi. Mamy też 20% celności. Więc to chyba jest dobrze. Problemem jest chyba... tak, częstotliwość ataku. Jak dla mnie to więcej i tak plusów niż minusów.
Ja powiem, że jest to gra, że jest to broń wprost lepsza od, wiecie, zwykłego minigana, ale jest blisko, jest zdecydowanie blisko. Dawna świetność została przywrócona, bo z tego co pamiętam, raz został on zaktualizowany w taki sposób, że znacząco została ta broń osłabiona. Dobra. A więc Snowplow po raz kolejny. Pograjmy tutaj, skoro już będziemy mieli, kurde. Skoro. Fu, tak się zakłócaliśmy, że ta mapa nie została dodana. Ironicznie teraz właśnie, kiedy została dodana, powiem, że to jest chyba najgorsze z tych map, które zostały dodane w Gunmetal. Możemy to zrobić, możemy sobie tutaj nagrać bardzo dużo rozgrywki. Ponieważ, bądź co bądź, lada chwila będziemy mieli kolejne aktualizacje. Zarówno tą kosmiczną, jak i Halloweenową, jak i jeszcze jedną, którą Valve szykuje. Prawdopodobnie będzie to połączone ze świąteczną aktualizacją. Biedny medyk. Wiem, jak to jest nie mieć kogo leczyć. O kurde, ten Pyro! On się schytrzył. Dobra, szturmujmy. Okej, wziąłem też nakaz eksmisji, jak możecie zobaczyć. Zaraz zobaczymy, co zostało tam usprawnione. Dobra. Za tobą. What the fuck, co tu się dzieje? Stary, dobry Tomisław, jak mniemam. No, ten też ma Tomisława i w sumie wygląda jak ja. On tam jest przyskrzyniony! O kurde! Schytrzył się. O, to szczwany lisek. Okej, zobaczmy, co my tu mamy. Plus 50 częstotliwości ataku, dostajesz bonus do szybkości po trafieniu. Tak jest! Czyli teraz, kiedy kogoś zabijemy, będziemy mieli chwilowy bonus do szybkości. Jeżeli jesteśmy w tarapatach i jeżeli kogoś zabijemy, to chyba to się przyda. Jak mi się wydaje. Błąd. Czy tu nie było apteczki? Dobra. Błąd. Nie. Niedobre miejsce na szamę. O kurde! Fajne. Podoba mi się. Come on, apteczka! Aha, tu tylko daje 60. Aha, zaraz będę miał gościa. Jest tu? Jest tu. Ale nieważne. Najpierw tym się zająć. Potem się zająć tym. Potem się zająć tym. Dużo, dużo do zajęcia. Pomóżcie. Nie mamy medyka? Nie mamy już. Szkoda, fajnie, że mi towarzyszył. Okej, okej, okej. Ich pewnie jest tam cały zespół. Dobra. Chyba to mamy. Nikt nas nie powstrzyma! Nikt! Jesteśmy panami tej ziemi. Okej, spróbuję jeszcze kogoś ciachnąć z tego nakazu eksmisji. Dobra, to musi się udać. Jest ich dwóch, nieważne. Zabijecie! Jest!
Cześć! Nie obchodzi mnie mój medyk, po prostu chciałem to zrobić. Najpierw trzeba by się ewakuować. Co tam? Chyba można. Okej. Plan jest jasny. Nie myślę, żeby też... Pff. To jest najgorsze miejsce, z którego mógłbym wyjść. Wypchaj się. Przyznaję, to nie było sprawiedliwe. Ej! To nie było sprawiedliwe. Okej. To jest naprawdę okropny setup, ale Pomson został w jakiś sposób usprawniony. Został zmieniony sposób, w jaki buduje się mini działka. W sumie został zmieniony sposób, w jaki buduje się wszystko. I został również zmieniony nieco sposób działania poskramiacza. Więc po kolei, Pomson. Przy trafieniu ofiara traci do 10% ładunku Uber Charge. I teraz został zmieniony tylko sposób, w jaki przelicza gra nasz strzał i trafienie z jakiejś tam odległości, a właściwą ilość, jaka zostaje przez taki strzał zabrana. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to się kompletnie, konkretnie przelicza. Jak dla mnie, Pomson nie jest zbytnio opłacalną bronią w trybie innym niż Man vs. Machine, kiedy możemy nieco pozbawić Uberów, wiecie, Uber medyków, robo medyków. Dobra, mini działko. Też powinienem w bardziej chamskim miejscu to postawić. Mini działka można teraz naprawiać, tak. Jednakże sposób, w jaki teraz będą się budować, jest nieco inny. Jak dla mnie dalej są niezwykle denerwujące. Ale no cóż, no przynajmniej wiem, że teraz spróbuję coś z tym. Poskramiacz natomiast, po tym jak zamienimy broń, wiecie, wyciągamy, nie będę tego teraz robił, ale kiedy wyciągamy poskramiacz, to działko nam aktywuje tarczę. I aż do momentu, w którym... Wow, to był szczęśliwy kryt. I aż do paru sekund, po momencie, kiedy dezaktywujemy tą tarczę, dopiero działko zacznie z powrotem strzelać. Troszkę badziewnie to opisałem, zaraz wam po prostu zademonstruję. Jeżeli się nadarzy okazja. Koledzy. Punkt. Koledzy. Punkt. Zaraz zademonstruję. Ja pokażę, ja zademonstruję. Powiedzmy, że sobie strzelamy, tratatata. Dezaktywujemy tarczę. Jak widzicie, działko wciąż jest pokryte przez spory czas tarczą, ale jest wyłączone na dużo, dużo dłużej niż poprzednim razem. Przypuszczam, że to ma powstrzymać inżynierów przed nadużywaniem tej tarczy. Ojoj. O, zabrałem chyba mu trochę Ubera. Sądzę po tym dźwięku. Oczywiście Pomson nie zużywa normalnej amunicji. Możemy z niego strzelać bez końca, jak tylko będziemy mieli go przeładowanego. Szpiegów również pozbawiamy nieco paska niewidzialności. Ale powinienem zbudować tu dispenser. Nie dla mnie, bo 100 metalu na działko to nie jest zbyt dużo. Sposób, w jaki teraz budują się wszelkie budynki, został również nieco zmieniony. Dzięki, że jak zwykle budujesz koło mojego dispensera. Jeżeli rozwalę twoje działko, to i mój dispenser, dwa w jednym, ha, ha, ha. No wyłaś. Nieważne. Od teraz energia jako, znaczy energia, przyspieszenie, jakim obdarzamy nasze budynki przy budowie za pomocą, wiecie, klepania w nie, się kumuluje przez cały czas. Co to mniej więcej oznacza? Że jeżeli coś budujemy i klepniemy to raz, dwa, trzy razy, to zacznie się ono szybciej budować przez cały czas. Dopóki nie, budowla nie zostanie zakończona, to ten bonus będzie cały czas aktywny. Zły pomysł. Więc nie musimy cały czas stać przy
budynku i wiecie, pilnować go, klepać w nie, dopóki się szybciej nie zbuduje. Od tej pory możemy klepnąć to w 4 razy, budynek zacznie się i tak szybciej budować, możemy odejść, bonus wciąż jest aktywny. Bardzo fajna rzecz jak dla mnie. Jeszcze nawet nie próbowałem, jak to mniej więcej może pomóc nam w Man vs Machine, ale wydaje mi się, że to może być nieocenione. O zwykłej grze już nie wspominając. Oho. Czy ten inżynier się spatrzy? Aha, jego tu też nie ma. No dobra, przynajmniej mu pomogę z tym tutaj. Widocznie dał się dźgnąć, biedaczek. Gdzie są wszyscy? Aha. Czas na wieczór niszczenia saperów. Nieważne. No nic, przeniosę budynki dalej. Jak tylko się odradzę. Mam pomysł. Krótkie spięcie również zostało w jakiś tam sposób zmienione. Nie wymaga przeładowywania, używa metalu jako amunicji. I wydaje mi się, że za każde zdjęcie pocisku jest jakaś inna liczba metalu. Nie mam pojęcia konkretnie, jak to ma działać. Piu, 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 piu. Widzieliście? To była desperacka obrona. Tęsknię za tymi kilkoma dniami, kiedy krótkie spięcie było po prostu niedorzecznie zbufowane, także można było za pomocą tego zabić każdego żołnierza, jaki nam po prostu dostał się w zasięg kilku metrów. Okej, będę z tym teraz szedł cały czas. Na sam koniec tego dzisiejszego odcinka. Ponieważ krótkie spięcie zostało zmienione, ale tak jak mam być szczery, to ta broń dalej się, więc nie opłaca się jej używać. Nie ma sensu jej nawet omawiać. No cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Team Fortress 2 na dziś. Pozostały nam już tylko 3 klasy do omówienia w przyszłości. Jeżeli chodzi o zmienione brony w update'cie Gunmetal. I jest to oczywiście... Gdzie postawić dziełko? I jest to oczywiście Sniper, Szpieg i Medyk, klasy wsparcia. No dobra, niech już będzie, jeżeli chcę grać bez sensu, to mogę równie dobrze postawić tam działko. Pozostały tylko te 3 klasy i cały update Gunmetal zostanie praktycznie omówiony. I w sumie w samą porę, ponieważ Valve na swoim blogu wspomniało o tym, że nadchodzą kolejne aktualizacje. Mniej więcej będzie update Halloweenowy. Będzie update świąteczny prawdopodobnie. Aczkolwiek mówią, że na koniec roku mają wypuścić naprawdę, naprawdę dużą aktualizację. Ale wydaje mi się, że połączą właśnie święta i tą dużą aktualizację. To by miało najwięcej sensu jak dla mnie. No i oczywiście szykuje się update kosmiczny, update inwazji, który był już zapowiadany od dłuższego czasu. Osobiście nie mogę się doczekać każdej z tych aktualizacji. Piu! Mam cię! Pff, naprawdę się udało. Cześć! Okej. No cóż, nie wiemy, czy te update'y będą do bani, czy też nie, ale nieważne jakie by nie były, i tak będzie trzeba je omówić, prawda? Więc materiałów na odcinki nam nie zabraknie w tej bliższej przyszłości, co mnie cieszy bardzo, bardzo. Ale mimo wszystko, osobiście nie mogę się tego doczekać. Kurde! Jaki jest sens używania tej broni? A, no tak! Zostało to zmienione. Przycisk alternatywny odpowiada za niszczenie pocisków. No tak, czyli w tym wypadku prawy klawisz myszy. Jak wspominałem, nieważne jakie by to... Nieważne jaka ta aktualizacja by nie była, na pewno będziemy robić o niej odcinki. I przekonamy się, co ma dla nas społeczność oraz Valve, ponieważ wydaje mi się, że update kosmiczny jest szykowany bardziej przez społeczność. Kurde, daj mi go zabić! Żeby cię szlak! Znowu ty! O, come on, jakoś to postawiłem wcześniej. Wow, udało się! Okej, więc teraz to działa tak, że... atak alternatywny... mniej więcej niszczy pociski.
I również możemy okładać ludzi za pomocą tego ataku, co jest ciekawe. I co najważniejsze, nie ubywa nam amunicji, jeżeli nie nadchodzi żaden pocisk, więc możemy z tym tak po prostu stać obok działka i niszczyć sticky demomenów. Szczerze, to może być całkiem ciekawe. A nie, ubywa nam amunicji. Pardon. Pomyłka z mojej strony. Następne działko. Kurde, nie wiem, czy z takiej perspektywy uda mi się cokolwiek zestrzelić. Mam nadzieję. Tak, uda się. Okej. Jak zwykle nie mam bladego pojęcia, o czym oni mówią. Pomogę mu się rozbudować. Zobaczymy, jak długo uda mi się przetrwać. Jeżeli już zginę, to będę mógł ostatecznie zakończyć ten odcinek na dosyć miłej nucie. O! Oto i jest! Nie! Jeszcze działko stoi! Dopóki działko stoi, ja... Na razie i cześć!